Detektyw Krzysztof Rutkowski na tropie złodziei, którzy 15 lipca włamali się do domu na strzeżonym osiedlu Słonecznym w Mysłowicach i ukradli 1 000 000 złotych w gotówce oraz zegarki o wartości 500 000 złotych. Sprawcy przeskoczyli przez ogrodzenie około godziny 11:50. W środku zastali 35-letniego mężczyznę, którego obezwładnili. Czy najpierw strzelili do ciebie z tego pistoletu paralizatora? Tak, strzelili we mnie. Tak. Nie trafili mnie? Tak. W tym momencie obydwoje na mnie wbiegli. Skoczyli na ziemię. Skoczyli tak? i mówili, no i położyłem się na ziemię. Gdzie ręce ci związali, nogi związali taśmą i twarz, tak. Czy tylko twarz? W ogóle cała głowa, bo oczy, uszy, buzia i tylko miałem małą dziurkę w nosie do oddychania. No i później bardzo mocno ręce z tyłu, a na końcu pasem nogi, jakoś mnie zanieśli tam do pokoju obok. Później złodzieje zanieśli mężczyznę do garażu i posadzili na tylnym fotelu jego Porsche. Zostawili mu telefon komórkowy. Złodzieje wiedzieli, gdzie znajdują się cenne przedmioty. Skradli też charakterystyczne pudełko. Tego typu, identyczne jak to, które jest od zegarka Rolex. Identyczne pudełko. Także ci wszyscy, którzy mogą napotkać przedmioty tego rodzaju, czy to zegarki, które zostaną opublikowane, czy też tego rodzaju ktoś zobaczy pudełko, które jest bardzo, bardzo rzadkim pudełkiem ogólnie, powiedzmy, w domach, których może ktoś zupełnie przypadkowo zobaczyć. Wiadomo, że prosimy w tym momencie o kontakt. Gdy złodzieje okradli dom, ich wizerunek zarejestrowały kamery monitoringu. Jak na razie w sprawie nie udało się nikogo zatrzymać.